Cześć. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, czy drzwi loftowe mogą być dźwiękoszczelne. Jeżeli ten temat jest dla Ciebie ciekawy, koniecznie zostań z nami do końca. Cześć, nazywam się Michał, jestem właścicielem Icon Group, firmy produkującej drzwi loftowe Icon Loft. Jeżeli chcesz pomóc nam rozwijać ten kanał, koniecznie zasubskrybuj, klikając w guzik poniżej. Pomaga nam to docierać do szerszego grona odbiorców i rozwijać ten projekt. Przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, czy drzwi loftowe mogą być dźwiękoszczelne? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Tak, drzwi loftowe mogą mieć podwyższoną dźwiękoszczelność. Jeżeli rozumiemy tutaj dźwiękoszczelność na poziomie pokoju przesłuchań lub jakiegoś ekstremalnego studia nagraniowego, no to nie jest najlepsze rozwiązanie i na pewno są rozwiązania dedykowane do tego typu pomieszczeń. Natomiast jeżeli chodzi o takie zastosowania domowe, biurowe, to jak najbardziej są rozwiązania, które pozwalają na podniesienie dźwiękoszczelności takich drzwi loftowych. Osiąga się to na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zastosowanie uszczelek wypełniających szczeliny techniczne. Takie uszczelki eliminują miejsca, którędy dźwięk mógłby się przedostawać. Uszczelki tłumią dźwięk i zapobiegają przedostawaniu się fal dźwiękowych na drugą stronę drzwi. Istotnym rodzajem uszczelki, który warto zastosować, o którym warto pamiętać, jest uszczelka pod skrzydłem drzwi, czy to w formie szczotki, czy w formie takiej opadającej uszczelki. Tam również sporo dźwięku może się przedostawać. Drugim sposobem, który należy zastosować jednocześnie przy zastosowaniu tych uszczelek, jest zastosowanie szkła dźwiękoszczelnego. Najlepiej izolującym rodzajem szkła są szyby zespolone. Takie szyby jak w oknach zewnętrznych. W takich szybach zespolonych stosuje się dwie lub trzy nawet tafle szkła, a przestrzeń między nimi wypełniona jest powietrzem lub gazem, który tłumi dodatkowo dźwięk. Niestety, najcieńszy pakiet zespolony to około 24-25 mm. Taka szyba jest za gruba na montaż w cienkich profilach loftowych. Oczywiście są na rynku profile stalowe, które zmieszczą taką szybę, na przykład profile okienne. Natomiast jeżeli chodzi o drzwi wewnętrzne, to taki profil jest już dosyć masywny i takie drzwi wcale już nie mają tego loftowego charakteru, są takie po prostu przypominające drzwi aluminiowe chociażby. Takie szyby, podsumowując, można montować w profilach stalowych, ale takich o grubościach od 50 mm w górę. Do drzwi loftowych w cienkich profilach doskonale sprawdzają się szyby konane ze szkła Silence o grubości 6 i 8 mm. Jest to szkło laminowane, tak jak szkło bezpieczne, składa się z dwóch tafli i folii pomiędzy nimi. Przy czym ta folia w szkle Silence jest specjalnym rodzajem folii tłumiącym dźwięki, ich przepływ pomiędzy taflami szkła. Taka szyba, jak podaje producent, zapewnia izolację akustyczną na poziomie około 36 dB. Oznacza to, że szyba tłumi dźwięk na poziomie otoczenia domu na wsi. W praktyce z naszych testów oznacza to, że taka szyba jest w stanie tłumić na przykład rozmowę prowadzoną po drugiej stronie szyby, na przykład w salce konferencyjnej czy w biurze. Jeżeli zależy Wam na 100% wyeliminowaniu jakichś głośnych dźwięków, w praktyce oznacza to, że taka szyba sprawdzi się w drzwiach do pokoju, gabinetu, sypialni dużo lepiej niż zwykła szyba laminowana. Podsumowując dzisiejszy odcinek, jesteś w stanie osiągnąć podwyższoną dźwiękoszczelność swoich drzwi loftowych stosując szkło Silence. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat takiego szkła, koniecznie napisz do nas, klikając na naszej stronie w zakładce Kontakt. Tam jest formularz kontaktowy. Możesz przesłać projekt swoich drzwi, napisać, że interesuje Cię szkło Silence i wówczas przygotujemy dla Ciebie wycenę i przeprowadzimy Cię przez cały proces zamówienia takich drzwi. Na dzisiaj to wszystko w tym odcinku. Dzięki za Twoją uwagę. Pamiętaj jeszcze raz, bardzo proszę o subskrypcji, pomaga nam to rozwijać ten kanał i sprawiać, że nasze odcinki będą docierać do większej ilości osób, takich jak Ty, czyli interesujących się drzwiami loftowymi. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia w kolejnym odcinku, dzięki, cześć!